Bonjour. Dziś jest niesamowity dzień. Piątek. 1 lipca. Początek kwartału. A w niektórych filmach nawet początek roku finansowego. Chciałem też Ci się bardzo podziękować za to, że znajdujesz chwilę, żeby obejrzeć to wideo. Nawet nie wiem, co to dla mnie znaczy widzieć, że oglądasz ten film. Dziękuję Ci bardzo. Z całego serca. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci jeszcze raz. Za Twój czas. Czas. Twój czas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dziękuję Ci bardzo. Dankeschön. Grazie. Spasiba. Plan na dzisiaj jest dość prosty. Czyli jeden plecak, drugi plecak, krepy, statyw, pół człowiek, pół... Najpierw do biura, do pracy, a następnie... Suwalszczyzna jest taka piękna. Nabyłem nową książkę, którą się strasznie jaram i będę jej słuchał przez najbliższe dni. Z parę lat temu uznałem, że kurczę, w ogóle za mało czytam książek, bo trzeba czytać książki, żeby być mądrym człowiekiem. Więc okazało się, że bardzo ciężko mi się skupić na zwykłą książką. Taką, gdzie są kartki i tekst, chyba znasz takie. Ale natomiast odkryłem, że bardzo dobrze mi się słucha tych książek. Tak więc kupiłem sobie subskrypcję w Audible i zacząłem ściągać książki. Subskrypcja pozwalała na ściągnięcie jednej książki miesięcznie, tak więc czy chciałem, czy nie chciałem, musiałem tę książkę ściągać i zacząłem ich słuchać. Okazało się również, no i tak więc czytam książki biegając i jeżdżąc samochodem. No i jestem na miejscu, czyli w mojej firmie. Pracuję w Microsoftcie. I w tym obiektywie potem są ludzie w internetach. Ludzie w internetach. Mariusz Kęciora. Nie znam człowieka. Z twarzy zupełnie do nikogo nie podobny. Bum! No i koniec tygodnia. Czas na weekend. Jak to mówiła dawniej moja pani nauczycielka w podstawówce, weekend odłykać. Aha! Zapomniałbym o najważniejszym. W drogę. W książce The Inevitable Kevin Kelly, który jest uznawany za jednego z najlepszych futurystów na świecie, mówi, że do 2026 roku głównym produktem Google'a nie będzie przeglądarka internetowa, tylko sztuczna inteligencja. Nie wiadomo tylko, czy się bać, czy się cieszyć. I autor stwierdza, że te rzeczy jak sztuczna inteligencja na pewno przyjdą. Na pewno przyjdą. Tak samo jak widzieliśmy kiedyś, że przyjdzie internet. Nie widzieliśmy to w takiej formie, że będziemy głównie spędzać swój czas w internecie i wykorzystywać internet do oglądania ludzi na YouTubie. Tak samo widzieliśmy, że przyjdzie kiedyś instant messaging, czyli wysyłanie wiadomości ze sobą przez internet. Ale nie wiedzieliśmy, że on będzie głównie w formie Twitterów, gdzie prezydent Polski będzie wysyłał pozdrowienia dla piłkarzy właśnie przez Twittera. Tak samo będzie ze sztuczną inteligencją. Wiemy, że przyjdzie, wiemy, że będzie to część naszego życia, natomiast nie mamy w tej chwili najmniejszego pojęcia jeszcze, w jakiej docelowo będzie formie. I to jest najciekawsze. Natomiast jedno jest pewne, ze sztuczną inteligencją i ze wszystkim innym. Ci mądrzy zarobią i pomogą innym, albo zarobią lub pomogą innym. Klasa średnia znajdzie sposób, żeby dzięki sztucznej inteligencji żyć jeszcze bardziej w strefie komfortu, w której teraz żyją. A pozostała reszta będzie narzekać, bo coś innego pozostaje. Swoją drogą ta książka jest tak zajebista, że z miłą chęcią chciałbym Ci wszystko, co w niej jest, przekazać tutaj i przez najbliższe 4 miesiące mówić Ci o tym na YouTubie. Ale nie zrobię tego, na dzisiaj już dosyć.